Piątek, 12 dzień lutego, Kamil Lewera. Dzień dobry. Zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Nawet 300 tysięcy złotych kary może otrzymać firma odpowiedzialna za nielegalny transport potężnych elementów wiatraków. Do zatrzymania ciężarówek przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego doszło na drodze ekspresowej S3 w okolicach Gorzowa w nocy z środy na czwartek. Kolumna 8 ciężarówek poruszała się ekspresówką bez właściwych dokumentów przewozowych oraz zezwoleń. Przewożony ładunek był za długi, za wysoki i za szeroki. Największy zestaw miał prawie 50 metrów długości, prawie 4 metry szerokości i około 4,5 metra wysokości. Mundurowi mieli również zastrzeżenia do prawidłowości oznakowania dwóch pojazdów pilotujących nienormatywne ciężarówki. W trakcie kontroli inspektorzy ustalili, że ciężarówki załadowano w Głogowie, a elementy wiatraków miały trafić na budowę farmy wiatrowej na Mazurach. Po kontroli dokumentów i przesłuchaniu kierowców było już pewne, że przewoźnik wykonuje przewóz kabotażowy. Drużyna Moje Bermudy Stal Gorzów leci na słoneczną Teneryfę. To właśnie w Hiszpanii odbędzie się tegoroczny obóz integracyjny. W ubiegłych latach zawodnicy spotykali się w polskich lub czeskich górach, gdzie między innymi szusowali na nartach oraz grali w piłkę halową. Tym razem będzie zdecydowanie inaczej, bo wybór upadł na ciepłe kraje, gdzie żółto-niebiescy spędzą 8 dni. W planach sztabu szkoleniowego są między innymi treningi motokrosowe oraz rowerowe. Będzie też czas na wspólną integrację oraz spotkania ze sponsorami, którzy polecą do słonecznej Hiszpanii na własny koszt. Przyglądaliśmy się przede wszystkim, jakie są możliwości w czasach pandemii i bardzo długo dostawaliśmy informacje, że hotele polskie będą prawdopodobnie w okresie lutym będą zamknięte. Dlatego też porównaliśmy również ofertę w Hiszpanii, no i biorąc troszeczkę przykład jakby z klubów, przede wszystkim z Unii Leszno, która od lat jeździ do Hiszpanii na tory crossowe. Kiedy otrzymaliśmy ofertę z Teneryfy, okazało się o tym, że ona jest bardzo atrakcyjna. W związku oczywiście chyba to jest sytuacją pandemiczną. To przede wszystkim zdecydowało o tym, że taką rezerwację tutaj z zarządem podjęliśmy, że kierujemy się w tym roku naszymi zawodnikami w tamtą stronę. Bardzo istotna sugestia też była oczywiście ze strony naszych zawodników, naszego kapitana, prawda, że mogliby wtedy skorzystać z treningów rowerowych, prawda, i też taką rzecz to nas przekonało i dlatego też taką decyzję akceptowaliśmy. Tam będziemy mieć zarezerwowane tory motocrossowe. Nasi zawodnicy będą, tak jak powiedział, uczestniczyć czynnie w różnych zajęciach sportowych ze sztabem szkoleniowym. Tutaj no różnego rodzaju jakieś spekulacje niepotrzebne, jakieś domysły dementujemy. To było dobrowolne jakby zgłoszenie sponsorzy, mieli prawo wyboru, prawda, wiadomo, że warunkiem było opłacenie całego pobytu z prywatnych środków. Klub płaci tylko za sztab szkoleniowy i zawodników. My jako zarząd, też po części jako przedsiębiorcy płacimy za siebie i myślę, że dobrze było, żeby kibice też wiedzieli, jak wygląda cała ta prawda, bo tak jak powiedziałem, no mam wrażenie o tym, że ktoś rozgrywa jakąś gierkę dzisiaj na przekład pojmywanie informacji o stanie. Po raz kolejny ambasadorowie kampanii promocyjnej Gorzów Stąd Jestem włączyli się w akcję społeczną. Tym razem chodzi o poprawę bezpieczeństwa wśród pieszych użytkowników ruchu drogowego, ale też rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów i osób poruszających się na wózkach. Inicjatorem akcji jest Michał Kopiec, gorzowianin, który sam od kilku lat porusza się na wózku. A chodzi o, jak się okazuje, popularne, ale zbyt rzadko używane elementy odblaskowe. To właśnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy warunki znacznie pogarszają widoczność, nie tylko na samej jezdni dochodzi do wielu potrąceń i wypadków. W samym tylko powiecie gorzowskim było ich w ciągu roku 26, z czego 6 ze skutkiem śmiertelnym. Z inicjatywą uczynienia z odblasków tematu kampanii miejskiej dotyczącej bezpieczeństwa wyszedł Michał Kopiec, z którym współpracujemy od kilku miesięcy w zakresie pokazywania Gorzowa jako takiego miejsca bardziej dostępnego. Michał porusza się na wózku od kilku lat i ma w sobie tyle energii i optymizmu, że pokazuje Gorzów jako ten, który się zmienia na plus. Ale przyszło mu do głowy właśnie wykorzystanie miasta, naszych mocy, że tak
powiem, jeśli chodzi o informowanie mieszkańców i weszliśmy we współpracę w grudniu, a w styczniu po krótkim spotkaniu, krótkiej rozmowie powstała koncepcja spotu z wykorzystaniem wizerunków i udziału naszych ambasadorów, ponieważ kampania Gorzów Stąd Jestem wciąż trwa, a nasi ambasadorowie są zwykle chętni do tego, żeby wspierać miasto w działaniach promocyjnych, a zwłaszcza, że to działanie promocyjne oprócz wymiaru, mam nadzieję, promocyjnego, będzie przede wszystkim miało wymiar związany z poprawą bezpieczeństwa. Po prostu wracając z treningu sportowego, zauważyłem, że ciężko jest dostrzec w ogóle ludzi na ulicy. To było jeszcze w grudniu, kiedy pomysł zrodził się w mojej głowie, kiedy wiadomo, o godzinie 17 już robi się ciemno i po prostu nie widać ludzi, którzy nie noszą żadnych elementów odblaskowych. Też jakby taka zmiana, że nagle o godzinie 17 jest czarno, jeszcze parę tygodni temu o 22 było jasno i myślę, że stąd ludzie jakby ciężko się przestawić na ten tryb nocny, że tak powiem, i ciężko zabrać po prostu z domu jakiś element odblaskowy. Myślę, że taka kampania, taki spocik bardzo dobrze może wpłynąć na społeczeństwo, nie tylko Gorzowa, ale i myślę całej Polski, a może i nawet świata, żeby właśnie nosić elementy odblaskowe i po prostu być zauważalnym na drodze, kiedy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Jak zadzwonili z miasta z pomysłem, to od razu mi się przewinęły pewne sytuacje, gdzie faktycznie gdzieś tam, myślę, że każdy z nas takie sytuacje miał, że gdzieś tam w ostatnim momencie, czy gdzieś też w za późnym momencie. Na szczęście wszystko było pod kontrolą dotychczas i niech tak zostanie, ale że przydałoby się, żeby gdzieś tam na tych bocznych drogach, gdzieś gdzie nie ma doświetlenia, żeby tam przede wszystkim też takie osoby były bardziej zauważalne, bo tak jak już mówię po raz kolejny, jest to bezpieczeństwo nas wszystkich, także myślę, że jest to ważne. Wiele już powiedzieliśmy na temat blasków, że jest potrzebny. Wiele jest opinii, że odblaski nie spełniają swoich funkcji. Ja stoję na stanowisku i będę bronił odblasków. Najmniejszy odblask w widocznym miejscu może uratować życie. Ja powiem bardzo krótko. To jest urządzenie, które niewiele kosztuje, niewiele waży, mieści się w damskiej torebce, w męskiej kieszeni spodni. Ale noszone w odpowiednim miejscu, w widocznym miejscu, naprawdę może uratować nam życie. A jeżeli nie będziemy mieli tego elementu odblaskowego, skutki mogą być opłakane. W połowie stycznia realizowaliśmy zdjęcia do tego spotu. Reżyserem, scenarzystą jest Cezary Żołoński. Za zdjęcia odpowiada Łukasz Bernas. W sumie w tej produkcji wzięło udział około 15-20 osób. Kręciliśmy zdjęcia po zapadnięciu zmroku, więc było to wyzwanie, ponieważ sami z siebie nie mogliśmy mieć niczego, co świeci. Nie mieliśmy prądu, w związku z tym rzeczywiście było to wyzwanie, ale też przy okazji lepiej się poznawaliśmy. Całkiem sympatycznie spędziliśmy ze sobą czas. Nowa akcja, nowa kampania, która służy przede wszystkim bezpieczeństwu. Żebyśmy po prostu wszyscy, jako środowisko żyjące w Gorzowie i nie tylko, byli po prostu bezpieczniejsi, żebyśmy się czuli i z pozycji samochodu, jak i z pozycji pieszego bardziej zauważani i poprzez to, żebyśmy sobie nawzajem kłopotów nie robili. Od dzisiaj w związku ze złagodzeniami obostrzeń epidemicznych związanych z COVID-19 otwarte zostało Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka. Basen sportowy oraz lodowisko są dostępne teraz dla klientów indywidualnych. Maksymalna ilość osób jednocześnie przybywających na basenie jest ograniczona do 120. Z uwagi na odbywające się od poniedziałku do piątku zajęcia sportowe, dostępność basenu może być jednak ograniczona. Z kolei na lodowisku maksymalna ilość osób jednocześnie przybywających na nim to 90. W weekendy wznowiona zostaje szkoła jazdy na łyżwach. Przypominamy, że zarówno basen sportowy, jak i lodowisko funkcjonują w pełnym reżimie sanitarnym, co oznacza obowiązkową dezynfekcję, zasłanianie ust i nosa oraz dystans społeczny. Ze względu na ograniczenie ilości klientów może wystąpić konieczność oczekiwania na wejście na obiekty. A na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszamy w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.